Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Kolejne skałki, kolejne górki. Turn right, then you will arrive at your destination. Tutaj akurat będzie w tej jaskini świątynia. To już też na moim kanale kiedyś pokazywałem. No, ale zobaczymy jeszcze raz. Jak widzicie, drogi tutaj niezbyt w dobrym stanie. Head southeast, then turn right. Turn right, then turn right. No ale nie są zbyt to często uczęszczane rzeczy, look baby, yeah. Turn right, then turn left. We go inside there. O, my tam do środka będziemy wchodzić. Bardzo fajne miejsce, ale wygląda, że jest to zamknięte. Miejsce niestety, ale jest zamknięte. Także dzisiaj nie pokażę wam tego pięknego miejsca, ale na pewno tutaj kiedyś jeszcze wrócę. Fajna miejscóweczka, taka bardziej teoretycznie komercyjna była niż ta poprzednia. Tam myślę, że jakbyśmy doznali jakiejś kontuzji, złamali nogę, to by nas już nikt nie wyciągnął. No ale tutaj nie wiem, czemu nie można. Chyba, że jeszcze jakaś inna jest droga, ale no nic po drodze nie widziałem. Ale jak widzicie, brama zamknięta na kłódkę. Drzwi obok też. Za to dostałem moją wymarzoną, jedyną na świecie Kambodżę. Niestety nic nie wygrałem dzisiaj. Ale za to w coli wygraliśmy dzisiaj z Kmerką 2 dolce, także nieźle. Co, Molein? Mamy jakąś panią. Może nam otworzy. She open? Ry? O, no o. Także nam pani otworzy. Nie wiem, czemu tak fajne miejsce jest zamknięte. Tym bardziej, że jest niedziela. Jesteś w goglach. Na mapie. Zobaczycie zresztą, że bardzo fajnie. To jest świątynia w środku. Wcześniej tutaj też mnisi urzędowali. Będzie zdjęcie. Także zacząłem mordę drzeć, to się ktoś pojawił. No i dobra. I want drink. Nie, nie. Chciałem moje piwo wypić, ale ja już prawie co wypiłem. Sorry, są to bąk. Moi Kambodża. No, a Kmerka wygrała Kambodżę. W każdym razie powiem wam szczerze, że teraz jak mam rower, to będę sobie jakieś parę dni wyjeżdżał na rowerku. Oczywiście nie wszędzie są takie piękne jaskinie, a może są, ale nie są oznaczone na mapie. W każdym razie będę sobie obierał w zasięgu moich sił, czyli tak 15-20 km na początek. Robiłem dziennie w Polsce po nawet 50 km. No ale wiadomo, no, zależy oczywiście też jaki teren, jaki rower, ale tak myślę sobie tutaj 15-20 km po tych drogach tu kmerskich. Oczywiście na początku to mnie będzie dupsko bolało, no niesamowicie, od siodełka, bo to zanim się przyzwyczai, to trochę trwa, ale będę jeździł w takie różne miejsca. Dzisiaj znalazłem też wodospad 15 km od Nakupendy, nawet Michał o nim nie wiedział, a mi się wyświetliło i będę tam chciał pojechać. Wjeżdżamy do środka. Pani otworzyła, że mnie tylko pies nie chciał zjeść.
Fajna czapeczka wietnamska. What? What? Eh? You need help? Dasz radę. Nie wiem, przymkniemy te drzwi. Zobaczcie, jednym paluszkiem chodzę. I to się szanuje, takie drzwi. Zamkniemy, bo nie wiadomo. Tam może psy uciekną. Dzisiejszy odcinek może być troszkę długi, bo... Baby. Dlatego, że dużo jeździmy, dużo oglądamy. Wiem, że tutaj też są świątynie i troszkę mnie dziwi, że to jest zamknięte, bo najczęściej w tych świątyniach są oczywiście mnisi. Kmerka twierdzi, że nigdy nie była w tej wcześniejszej jaskini jednak, bo wcześniej mówiła, że wie, gdzie jedziemy. I nawet takie wrażenie miałem, że wie, ale mówi, że nie była. No a tutaj to już z tego, co widzę, na pewno nie było. Ale miejsce też wygląda na opuszczone już jakiś czas temu. My byliśmy jeszcze chyba jak COVID był, to też byliśmy tutaj sami. You have arrived. O, nawigacja mówi, że już jesteśmy. Mój Buddha? Okej, okay, I make for you. O, tam był parking kiedyś, właśnie zobaczcie, ale też to wszystko jest zarośnięte. Fajnie, fajnie, że udało się dostać. A tu mamy Buddę i Kmerka chce zdjęcie. Także robimy zdjęcie. No, także my tu sobie z panią dyskutujemy troszeczkę. Zdjęcia z Buddą robiliśmy. Miejsce jest opuszczone. Już po COVID-zie tutaj było pusto. O, tych dżentelmenów pamiętam. O, możecie zobaczyć. Nie mówię o tych akurat, ale... Zaraz wam pokażę, bo ci... Dżentelmenowie, dżentelmeni, o zobaczcie, oni się bawią pistoletami. Look baby. Także taka sytuacja. Także jak możecie zobaczyć, pytam właśnie Kmerki, dlaczego jest zamknięte. W każdym razie zobaczcie, jakie pordzewiałe tutaj te platformy. Widać, że tutaj nikt nie chodzi. Nie jest to w ogóle odmalowane, odrestaurowane. A kiedyś to było. Ciekawe, zaraz nie ma internetu i translator nie działa. W każdym razie tutaj wody widzę trochę jest. O, nawet rybę widzę. Przynajmniej widziałem jakąś małą rybkę. Się zastanawiałem, czy właśnie w takich jaskiniach mają... No są tam jakieś pojedyncze sztuki, albo mam jakieś oczopląsy. W każdym razie... No wiecie, no ptaki tam ikrę ponoć roznoszą, także... O, myślę, że tutaj to też jest taki ciekawy ślad, że nikt tutaj nie przechodzi. Frog. Widać, że tutaj nie było... Nie ma ludzi od jakiegoś czasu, a my idziemy dalej. No mówię, ostatnim razem jak tutaj byłem, to wyglądało to znacznie lepiej. Ale ktoś postanowił, że nie ma już turystów, nie będzie już turystów, już widzących. Zobaczcie, ile wody. O, i widzę naprawdę, no, możecie mi wierzyć na słowo. Try, you see? Try? Tuć, try. I see. Także fajnie, fajnie. Jakiś tam ekosystem tu jest. Ryby są.
O, a my idziemy, zobaczcie. Tam też jakieś prześwity. Mnie tutaj pierwszy raz kiedyś Michał zabrał oczywiście, no bo kto inny. Ale tam z samej góry, tutaj na górę się nie wejdzie. Ale są właśnie takie duże przestrzenie. Tam na górze jakby się weszło, to można byłoby się w tył ześlizgnąć. A my wchodzimy, zobaczcie, tutaj taki dosyć niski strop, a my wchodzimy na górę. No zobaczymy, co tam jest. No, tam na górę to bym chciała wejść, zobaczyć, co jest. Tam to nie wiem, czy nie możemy w ogóle wejść. Ale może na potrzeby YouTube'a to bym się tam wspiął. Kurde, tam coś przeleciało w ogóle. I go, baby, there. Go? No, chciałem tik. I don't know, I can or not. Podoba mi się to. Tak, to. Nie wiem, czy można wejść na samą górę. W sumie to też nie wiem, jak zejdę. Zwierząt tutaj jakiś nie ma, nawet tych nietoperzy, jaszczurek. Jaszczurki może są, ale komary mi zaczęły coś tutaj brzęczeć za uszami. No chyba wyżej już nie wejdę niż tutaj. O, może jeszcze tutaj sobie wejdę. Może zobaczymy kamerkę stąd. Baby, o. Look. Skały niesamowite. Ale już wyżej nie wejdę. Jakby Zygmunt był, on ma sprzęt do wspinaczki. Ale chętnie, nie wiem, czy się tak wspiął. Ale chętnie bym tam wszedł na górę, gdzie ta roślinność jest. I zobaczył widok z góry. Chociaż może po tym bym spróbował, ale to już mogę zginąć. Dobra, wszedłem już chyba na samą górę. Kamerka jest gdzieś tam. Nie wiem, jak stąd zejdę, ale wydaje mi się, że tu jakbym na to skoczył tutaj, to jest szansa, że wejdę na tam na samą górę. Ciekawe. Kmerka tam na dole, a ja się gdzieś tutaj powspinałem. Jeszcze mnie tak korci, żeby tam na górę iść. Bo wygląda to zacnie do tej zieleni, ale tam to w ogóle już mogą być jakieś dziwne rzeczy. Wynże. O, zobaczcie, jak te skały są w ogóle. Ale myślę, że bez problemu można było tam wyjść na górę. Może kiedyś tu przyjadę i to zrobię, chociaż trochę mnie kusi teraz. Wróciliśmy, znaczy wróciłem na dół, a byłem tam, o, tam gdzieś na samej górze, gdzie światło widzicie, było zajebiście. Myślę, że akurat tutaj te miejsca są mało znane. Dziwne dźwięki, ale wydaje mi się, że to są gołębie. Nawet na pewno. Także widzicie, to jest takie miejsce, świątynia. A my zejdziemy tam na dół. O ile się da. Pamiętam, że tutaj daleko się nie zajdzie, głęboko na pewno. Na pewno to na mnie pierdolą zaraz pas. O, tam już jest woda. W tamtą stronę też chyba.
No tak jak mówię, jesteśmy po Rzeczuchej, także trochę więcej tutaj się odkryło. Dojdę tam, wam pokażę. Zobaczymy, czy w wodzie są ryby. O. O, można zejść dużo, dużo niżej, chyba że to jest takie muliste dno. Tutaj to nie widzę, na czym stanę. Stanę na tym wierzchołku chyba. O! Myślę, że setki lat tutaj to trwało, zanim to wszystko się tak wypłukało. To myślę, że to jest muł. Nie wiem, czy po tym chodzić. Wody na pewno będzie dużo, dużo więcej w porze mokrej. What, baby? Picture me, baby, baby. Me, 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 me. Rana, rana. Zobaczcie, żeby nie być gołosłownym, to ryby są. Ich raczej są głodne, bo... O. Woda dosyć czysta. Myślę, że wszystko co do wody spada jest przez te ryby atakowane. No bo jednak pożywienia dużo tutaj nie będzie. Zupełnie inny ekosystem. Ciekawe, czy są jakieś większe gatunki. To wszystko wskazuje na to, że normalnie tutaj jest woda, nie? Także na pewno jest to dużo głębsze miejsce. Tutaj już nie widzę. Ale też są. Bo aż woda chodzi. Ale już nie widzę jej, bo jest za ciemno. Ciekawe ile gatunków. O, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Ale nietoperze tu latają. W ogóle to jest na ogromnym powiększeniu. Myślę, że to przez ryby. Kamerka tam robiła mi foto. W każdym razie bardzo ciekawe miejsce do medytacji. Nietoperze, ryby. No i miejsce, gdzie zazwyczaj jest woda. Także dzisiaj mocno jaskiniowo. A ja muszę tam przez tą dziurę wyjść stąd. Ale będzie fajnie. Nie mam nic do jedzenia, bym tym rybom rzucił jakiś chleb, to myślę, żeby oszalały. Dobra, koniec tego dobrego. Ja gdzieś byłem tam, nawet pompki robiłem, ale kamerka tylko jedną pompkę nagrała. Ale może wrzucimy to do całokształtu. Niestety nie każdy potrafi obsługiwać iPhone'a i kamerę w nim. No ale nie będę się zdenerwował, bo ja już się na różne kmerki nadenerwowałem. Na przykład na Sikę się jakieś podenerwowałem. No i jeszcze inne. Ale zresztą niepotrzebnie. Trzeba wszystko na spokojnie przyjmować. O, zobaczcie, jakie piękne plącze. Niestety nie mam wszystkich palców i tyle siły, ale chętnie bym chciał tak się wspinać. Jak zapaśnicy na przykład. Ale zaraz może spróbuję. No, moja para w łapach dawno nieprawda. Próbowałem się tam wspinać po tej... Ale Jana to chyba będzie tak. Po dżunglowemu. W każdym razie zobaczcie, tak wygląda to jak słup, a to nic innego jak pień drzewa, która sięga tam, a na górze dżungla. To korzenie, jakiś ten, pnącza,
W każdym razie coś pytałem się Kmerki, ona nie wie co to jest, ale tutaj na dół takie spadają właśnie, o, nasionka. Kmerka poszła trochę pani tam dzięków zapłacić. Tutaj widzę, że mamy też chyba najpopularniejszą w Kambodży, Cambodian People's Party. Aczkolwiek nie wiem. Nie interesuję się polityką. Staram się nie interesować polityką polską. Ale tam to się takie rzeczy odpierdalają, że czasami się nie da nie interesować. Chociaż w sumie nie powinno mnie to dużo obchodzić, bo nie mieszkam tam, ale no jednak, jak słyszę, widzę, jak kraj jest zadłużany i niszczony, no ciężko się czasami do tego nie odnieść, ale no, jak tam ostatnio oglądałem też jakiegoś polityka, jak się nie podoba, to proszę sobie sprzedać samochód, sprzedać mieszkanie, sprzedać ziemię i wyprowadzić się do innego kraju, także ja już to zrobiłem dawno, dawno temu. Ale pozdrawiam wszystkich twardych, cierpliwych. No, a my się zawijamy już do Nakupendy. Słoneczko nawet wyszło. Kmerka trochę wkurzona, bo dostała z jebki, że nie umie nagrywać wideo i zdjęć. Ale nic jej nie będzie. Niech się przyzwyczaja, że czasami nie jest łatwo. Jest? Lo-o? Saat? To dobrze. To dobrze, że tak myślisz. Ale no, mówię. Zapaśnicy i mają mocne ręce. No ogólnie, no, jak się w gimnastyce i tak dalej. No mi by się też przydało. Może jeszcze kiedyś takie będę miał. Ogólnie chciałem powrócić troszkę do ćwiczeń. Coś tam powoli wracam. Ale też już najmłodszy nie jestem. O, właśnie mi zdjęcia przesyła, widzę na Telegramie. Motor czeka. Z pszczółką wczoraj się okazało, że niestety, ale prawdopodobnie coś tam z tłokiem, tłokami. Także ja nie wiem, zresztą z tą pszczółką jeszcze kiedyś dojdziemy do ładu. No, ale jak ze wszystkim walczymy, nie poddajemy się do końca. Także dzień się jeszcze nie skończył, a tutaj kolejne problemy. My wcześniej to wyciągaliśmy, wczoraj i dzisiaj też coś tam próbowaliśmy, bo myśleliśmy, że będzie to funkcjonować. Okazuje się, że pompa nam przestała tutaj działać w Nakupendzie. No i będziemy mieli problem z wodą. Michał jedzie zaraz chyba do głównej tam wysłać to wirakiem do Phnom Penh. Nie ma innego wyjścia raczej. Muszę iść zobaczyć na górę, ile jest ogólnie wody. Bo powinno być sporo. No ale ogólnie nieciekawie. Jeśli chodzi o rośliny, to wiecie, no to jest i jezioro, i jakieś tam jeszcze zbiorniki, ale już do innych takich potrzeb, kąpieli i tak dalej. Znaczy ja to się mogę w sumie wykąpać i w jeziorze i mi tam to nie przeszkadza. No, kmerka moja jest teraz tam u rodziców, Sini. Jedziemy do sklepu, miała jechać do domu, do Sihanouville, no, ze 130 km. Jutro ona do pracy idzie, ale stwierdziła, że jedzie o 3 w nocy. Także powiedziała, że może się 3 piwa napić i że ma ochotę na piwo. Nie za bardzo chce mnie opuszczać. Za każdym razem jak tu przyjeżdża, była już no, parę razy. No ale co jej poradzę, no życie. Także my już w sklepie. Jak widzicie, tak hardkorowa, że sobie sama wzięła butelkę, lejek. I sama sobie, wiesz, tankuje skuter. Mol? Mój dziad?
A ja sobie tam chyba jakieś mango z górki wybiorę i zjem na kolację. Znaczy już w sumie to się najadłem, bo ona też mi tutaj mi dzisiaj nagotowała, nasmażyła. I powiem wam, że jestem pełny. Trochę się boję właśnie takich kobiet, co za dobrze gotują, bo wtedy na pewno stanę się ciuruk, czyli świnia. Jeszcze dolewka troszkę, bo jak właśnie ma jechać z tego, z nakupędy do Sihanoukville o 3:00, to może stacje jeszcze będą zamknięte i nie będziemy miała gdzie zatankować, także musimy mieć pełny zbiornik. Także jak widzicie, jedni by mango chcieli zjeść, a na przykład tutaj w okolicach nakupędy tego mango jest tyle, że się psuje. Kurczoki o różnej rasy, chyba różnej masy. Różnej masy na pewno też, ale no jakieś różne takie. Nie będę się nad tym rozwodził i udawał, że się znam. Tutaj mamy więcej mango. Tam kolejne kubka mango, zobaczcie. Tam jeszcze mango. I chłopaki sobie też tam odpoczywają. No a co? Droga zrobiona. Nawet do sklepu się szybciej jedzie. Jak widzicie, załapałem się na darmowe mango. O, psy. Są mi psy. Mango zaraz pewnie będzie skonsumowane. Pewnie jakie piwo. Jest i Magic z ostatnio pogryzionym uchem, jest i Cookie, z któremu już ta narość zeszła, ta kukiel. Jest i mama. Oni tutaj bronią smartek, kona kupędy całej. A ja idę zobaczyć na górę. Wejdę. Kiedyś pewnie zejdę. Nie, ale pójdę zobaczyć, ile jest wody. W takim razie no będziemy tutaj zmagali się kolejne dni z niedoborem wody w nakupędzie, czego jeszcze nie grali. A od razu zobaczę widoki, jakie są dzisiaj. Postanowiła i ona tutaj wejść. Jeszcze na bosaka przyszła. O, a Kuki. A Kuki cały czas leczy, liże ucho Magicowi, aczkolwiek wydaje mi się, że najbardziej mu to smakuje. Jest sad. A tak się wygląda na kupenda i okolica z góry. O, pierwszy raz kmerka jest na górze ze mną. Mogła piwo zabrać. Baby, but walk only here. Ok? A te? Yeah. Here. Żeby nam się nie zapadła. Także if you want jedno ujęcie. Myślę, że z tego dzisiaj to wyjdzie ze dwa odcinki. Mam dosyć takie fajne niebo. Tam mamy wioskę lokalną gdzieś u podnóży tych wzgórzy. Znowu Rym. No a tam, gdzie te skałki takie widzicie, no tam jest wykupione. Cementownia, jest cały teren jest ogrodzony, prywatny. Kambodża. Panel z góry. Czasami nie wiem, czy te moje filmy są ciekawe, czy nie. Jedni tam potrafią napisać, że sztos. Drudzy napiszą, jak ostatnio ktoś napisał w komentarzu, że jestem farmazonem. Tylko że nie wiem dlaczego. Szkoda, że zdanie było z małej litery. Szkoda, że ludzie nie potrafią argumentować takich komentarzy. Bo byłoby miło, bo mógł się odnieść. A szczerze powiedziawszy, no tak jakoś w życiu zawsze robiłem, żeby właśnie
Nikt nie uważał, że jestem farmazonem albo że gadam o jakieś niestworzone historie. Zawsze opowiadam, jak jest. No, jak jest źle, no to mówię, że jest źle. Jak jest dobrze, to będę mówił, że jest dobrze. Chmarka już ogarnęła, że trzeba chodzić tutaj po profilach, które są pod spodem, a profile można odnaleźć tam, gdzie są no, przykręcone te panele. I tak jeszcze raz powtórzę, ktoś tam kiedyś mówił, że że z blachy. No nie, zainwestowaliśmy w panele, które tak nie pochłaniają gorące i nie jest tak jak w piekarniku na hali często jest, a zazwyczaj zawsze chłodniej niż na zewnątrz. A ja przejdę teraz jeszcze tutaj na tył, pokażę wam kmerską robotę. O, takie właśnie tutaj jeszcze z dołu już widzieliście, a z góry dali takie wsporniki. Go there, maybe już, please, maybe not już, but we I'm scared that you fall down. Także takie sporniki tutaj dali z góry, z dołu też, no nie powinno się to już na pewno nam obalić. Ktoś mówił, a po co ta rynna, po co te odpływy? No słuchajcie, no te ilości wody, które na dach spadają, jakby tutaj na dół to spływało, to historia by była taka, że no niestety, ale by podmywało całą halę. Ona oczywiście ma tam fundamenty, jest wzmocniona, no ale postanowiliśmy w projekcie, znaczy zresztą projektant zaprojektował to w ten sposób i no ja nie zamierzałem się z tym kłócić i zresztą no takie, tak jest to wykonane. Musiało być poprawione, no ale wszystko funkcjonuje. Interwencja, znowu coś dorwały. To byłem tylko z ciekawostek, to od razu, a może jaszczurka, ale tylko się coś zaczęło dziać, to mama od razu przyleciała. Tu kiedyś był taki rat snake. Myślę, że pod liściami to ciężko będzie coś rozkminić. Kuki boruje jak ten, jak dzik. Myślałem, że... A, mrówki mi gryzą. Ant. We go. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambolife. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.